Ciemne chmury, duszne powietrze, widoczne w oddali błyskawice oraz odgłosy grzmotów. Takie pogodowe zaburzenia są coraz częstszym zjawiskiem, szczególnie w lecie. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo apelują o zachowanie ostrożności i podpowiadają, jak zachować się podczas takich gwałtownych zmian pogody. Pozamykajmy okna, pościągajmy z naszych balkonów wszystkie doniczki, które mogłyby spaść na przypadkowych ludzi, którzy będą jeszcze przemieszczali się chodnikami, czy też na samochody. Pozabezpieczajmy cały sprzęt, który jest w pobliżu naszych domów, trampolin dla dzieci, jakieś place zabaw. Sprawdźmy, czy są wszystkie dobrze zamocowane do podłoża. To są takie podstawowe zasady. Jeżeli chodzi o parkowanie samochodów, nie parkujmy pod drzewami, które mogłyby się przewrócić, czy mogłyby spaść konary drzew. I przede wszystkim w trakcie takich zjawisk pogodowych, ekstremalnych, jakie miały miejsce w ostatnich czasach, nawet w naszym mieście, zostańmy w naszych mieszkaniach. Pozostańmy przez chwilę, aż to wszystko ustanie i wtedy będziemy mogli wyjść na zewnątrz. Jeśli burza zaskoczy nas podczas podróży samochodem, możemy przeczekać ją pod elementami konstrukcyjnymi, takimi jak kładki czy mosty. Piesi powinni natomiast poszukać schronienia w budynkach, najlepiej murowanych. Warto natomiast unikać chowania się pod drzewami czy w pobliżu banerów lub plandek reklamowych. Zmniejszona widoczność może być miejscami ślisko, dużo wody na jezdni, ta przyczepność jest też słabsza, dlatego też proszę zmniejszyć prędkość samochodu, jeżeli jest to możliwe. Przeczekajmy na jakimś parkingu, aż to wszystko ustanie. Jeżeli jesteśmy osobą, która przemieszcza się na pieszo po chodniku, no to w tym momencie przeczekajmy w najbliższym sklepie, tudzież w możliwym miejscu. Przystanki autobusowe też niekoniecznie są bezpiecznym miejscem, aby to przeczekać ten czas. Pogoda może płatać figle nawet do końca tego tygodnia.